Halo, halo, siemeneczko, z tej strony mamy pierwszy niesamowity materiał. Będziemy kupować calutkiego Gold Passa od 3 levelu aż do 30. Zawiecie łapki w górę, subujcie, a także oglądajcie do końca, ponieważ w tym materiale najprawdopodobniej sklepiemy Axel Bolt, jak sami wiecie po czym. Ponieważ w tym materiale będziemy, moi drodzy, polować na te rękawiczki, na te, a także na tą emeczkę. Więc ja nie przedłużam i lecimy z tym filmem. Byku, w ogóle strzeź, kiedy będą te nakładki i w ogóle ile będą kosztować? Nakładki już są, możesz je kupić wchodząc w link w opisie. A więc, moi kochani, jesteśmy na moim koncie, jesteśmy w moim ekwipunku. Moi kochani, mój ekwipunek teraz się tak prezentuje, jak pewnie tutaj widzicie. Mamy rękawiczki, mamy kosy, mamy, moi drodzy, bronie, nie bronie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale, moi kochani, jak to będzie wyglądać po tym, jak Habi Sigma zrobi, moi drodzy, wielki opening najnowszego Gold Passa, oczywiście eventu Halloweenowego. Moi drodzy, przejdźmy do Gold Passa i przejdźmy do tego, co bym chciał z tego Gold Passa. No i później mam nadzieję, moi kochani, że to się spełni. Więc lecimy. Moi drodzy, już na początku, w drugim levelu mamy do zgarnięcia oczywiście skinka, więc ja tutaj bym chciał oczywiście emeczkę z patternem Wystat Traku. Jest, moi drodzy, całkiem ładna i tak naprawdę bardzo pasuje do tego eventu Halloweenowego. Czy bardzo mocną uwagę moją tutaj przykuł ten AKR-12, który jest tak samo fajnie zrobiony, ponieważ jest czerwony, jest czarny, moi drodzy, więc są kolorki, które naprawdę do siebie bardzo fajnie pasują, ale, moi kochani, słuchajcie, jest tak samo oczywiście ten Glock, który idealnie pasuje do jednych z rękawiczek, które są oczywiście na końcu tego Gold Passa. Następnie mamy oczywiście graffiti, no i jakby inaczej, moi drodzy, chciałbym bite, no bo jak sami wiecie, gram w drużynie One Bite z sąsiadem, moi drodzy, z Papito, z Krezem, z Snarlim, a tak samo, moi kochani, z Mr. A, no i oczywiście czasami z Newton. I tutaj oczywiście chciałbym One Bite, co tutaj pewnie mówiłem, no tego szczurka fajny, bo taki laboratoryjny też bym może chciał. Przejdźmy sobie do naklejeczek, no naklejeczki, moi drodzy, no to i tak naprawdę mało co mi się podoba, a nie, to mi się podoba. To mi się podoba i jeszcze taka klepsydra była, ale nie wiem, czy to było tutaj, czy w tamtym, moi drodzy, może było i sezonie, czy tam evencie. Ale mniejsza, na pewno ten mózg jest fajny. Gdzie to on jest? O tutaj, o. Mind control jest naprawdę bardzo fajny i wydaje mi się, że naprawdę będzie dużo kształtu, bo on jest taki, wiecie, bardzo mocno, taki może nie nawet i halloweenowy, ale tak już na dłuższą metę, nie? No i to mi się podoba, lecimy dalej. Tutaj z tych zawleczek, o to mi się bardzo podoba, nie? Naprawdę to jest ultra, mega, giga mocne. Ile możemy zgarnąć skrzyneczek? Bo jeszcze, moi drodzy, chciałbym skrzyneczki otworzyć, ale wydaje mi się, że jest chyba z dwie. Raz, dwa, trzy, no trzy skrzyneczki. No i, moi kochani, jesteśmy na samym końcu, czyli oczywiście w najlepszej części tego Gold Passa. I tutaj mamy do zgarnięcia 6 par rękawiczek, czyli oczywiście rękawiczki Immolation, naprawdę bardzo mocne i fajne i wydaje mi się, że jedne z tych, które bym chciał. Mamy oczywiście dalej Mortar Veil, którym się tak średnio podobają. Mamy Plaga, czyli oczywiście fioletowy kolorek, bardzo tak samo fajne, też chciałbym je zgarnąć, ale mamy tutaj Hunt, moi drodzy, i te Hunty chciałbym zgarnąć, ponieważ czerwone, bardzo ładne, eleganckie, naprawdę się fajnie komponują i wydaje mi się, że z innymi skinami, tak samo i z brońmi, które nawet nie są z tego pasa, naprawdę to będzie fajnie wyglądać. Mamy tutaj oczywiście jeszcze niebieskie, ale mi się nie podobają. No jakieś tutaj fluksy ogórkowe, normalnie kiszony ogór, nie podobają mi się totalnie. My, moi kochani, wróciliśmy po krótkiej przerwie. Zobaczcie, moi drodzy, na Gold Passa 41 leveli już mamy zgarnięte, moi kochani. Słuchajcie, jest to wielka chwila, a jeszcze mam taką ciekawostkę, powiem, biłem się z grą, żeby, moi drodzy, kupić ten cały Gold Pass. Z jakieś 40 minut, nie? Dla was to było pstryknięcie palcem, ale dla mnie, moi drodzy, to była bitwa przez 30 minut, żeby właśnie kupić Gold Passa, więc mam nadzieję, że zostawię już łapkę w górę. Już, moi drodzy, byłem w ciemnej D, jakby to powiedzieli, ale jednak się nie poddajemy. No i, moi drodzy, wyszło to na dobre. Moi kochani, co zgarnęliśmy? Który mamy level? No, jak pewnie widzicie, level 41, więc jakiejś tam dużej filozofii to nie ma. Ale, moi drodzy, co zgarnęliśmy? Zobaczcie, zgarnęliśmy na pewno skinki, graffiti, ile w ogóle tego? Jakieś 30 rzeczy, odejmując 3 skrzynki, no to będzie około, co tam jeszcze ten medal, moi drodzy. W ogóle, słuchajcie, mam drugi medal w ogóle, zobaczcie to, moi drodzy, mam taki medalik, normalnie jestem big boss. Marzenie jest jedno i plan jest jedny, moi kochani, zdobyć albo Hunty, albo, moi drodzy, Immolation. No nawet jeszcze ta plaga będzie gdzieś tam, moi drodzy, dla mnie. Okej, dobra, moi kochani, słuchajcie, ja lecę z tematem, ja nawet, moi drodzy, tam, wiecie, pomimo tych problemów, które miałem z zakupem, nawet, moi drodzy, na to nie patrzę. Lecę, 50 aż 4 rzeczy są, moi drodzy, w ekwipunku. Dobra, słuchajcie, a to jest grube,
Ja, moi drodzy, otwieram to i po prostu lecę na pełnej pompie, a później zobaczymy w gierce. Więc let's go, zamykam oczy. Kliknąłem. Mam nadzieję, że to jest coś mocnego. Słuchajcie, mam nadzieję, że są te rękawiczki, nie? Ja nawet nie widzę, co to jest. Dobra, czekajcie. 3, 2, 1. I co to będzie? Tak jest! Mamy to, widzowie! Let's go, to jest! Elegancko! Mamy normalnie AKR-12! Mamy! Tak jest! Elegancko! Zobaczmy, moi kochani, co jeszcze mamy, ponieważ mamy G22 Hunt, którego też, moi drodzy, chciałem. I mamy te glovesy Plaga. Elegancko, normalnie jest pompa, widzowie. Tak ma być. Panie! 4, moi drodzy, różowe, elegancko. Mamy tego Control Mind, którego chcieliśmy. Jejku, jak to jest normalnie. No chyba pas oddał. Mamy 3 razy normalnie tego rata. Elegancko. No i tutaj, moi drodzy, mamy jakieś jeszcze poboczne, ale to jest, moi drodzy, można to olać. Co to się wydarzyło? Nie no, słuchajcie, moi drodzy, musimy zobaczyć, jak to wygląda w gierce. A tutaj 824 ładnie wygląda, moi drodzy, ładnie, ładnie. No nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, ponieważ naprawdę mi siedzi. Ale tego M3, no to, moi drodzy, kto to by to chciał? Jeszcze w stat track. Przecież, słuchajcie, moi drodzy, na bank uważam, że nikt nie będzie grał. Co ty w ogóle jesteś? Jakaś tutaj widzę, że ten... kropluwa trochę, nie? Tak można powiedzieć. Kropluwa, tylko że ten, fioletowa. Ale no cóż, no dobra. Słuchajcie, moi drodzy, a tak to wygląda w gierce. Normalnie siedzi, widzowie, siedzi. Siedzi fest mocno. Ulala. Ale normalnie rękawiczki. I moi drodzy, słuchajcie, to jest w CT. Moi kochani, mamy tutaj oczywiście Bayonetta, ale przejdźmy sobie do Tero. I zobaczcie, co tutaj będzie. Mam, moi drodzy, fioletowego Glocka. Znaczy fioletowego, no takiego, wiecie. No z poprzedniego eventu tego Hot Winter Party, tak? Czy jakoś tak. Mamy tutaj tego Glocka, bardzo ładnego, fajnie nawet się komponuje z tymi rękawiczkami. Ale, moi drodzy, mamy tak samo. Patrzcie mi się to. Ale normalnie combo, nie? Ale combo, ale to będzie normalnie się działo. Patrzcie, co się w ogóle tutaj dzieje. Ja pierdzielę, ale to ładnie siedzi, naprawdę ładnie. Wydaje mi się, że twórcy specjalnie tak zrobili i oni wiedzieli, co i jak. Dlatego, moi drodzy, zrobili takie combo, tak jakby można powiedzieć, że rok po roku, nie? Tak mi się wydaje, ale naprawdę siedzi bardzo mocarnie. W ogóle zobaczymy sobie może na jakieś tam skinki, bo ja, moi drodzy, mam jeszcze inne takie mocne skinki. Na przykład, wiecie, tutaj AKR-12, zobaczcie tutaj. No siedzi fest, nie? Siedzi fest. Dlatego AKR, moi drodzy, już nie brałem, ponieważ widzieliście na odcinku, ale w sumie jeszcze Glocka by się przydało wziąć, żeby zobaczyć, jak on tutaj wygląda. Moi drodzy, a Glocek się prezentuje w taki oto sposób, naprawdę mi się podoba. Podoba mi się, tylko szkoda, że nie ma statraki, moi kochani. Statrak to by tak tutaj oddał, że oh my godness. Ale normalnie to się będzie teraz nie uszczać. Ojejku, ale to siedzi. Dobra, zobaczmy sobie, moi drodzy, może jeszcze na AKR-12, ponieważ tutaj jeszcze AKR-12 mamy do oczywiście zgarnięcia w naszym ekwipunku. No i powiem wam, że siedzi. Fajnie siedzi, elegancko, widzicie, uśmiech na twarzy, on jest naprawdę szczery, bo no po prostu to jest fajne, nie? To jest fajne, kurczę, i ładnie siedzi i w ogóle się komponuje. A dobra, tak, to fajnie widać to na tym, okej, a tak? No też fajnie w sumie, elegancko. Nie no, moi drodzy, słuchajcie, będzie teraz siedzieć, będzie siedzieć. A my teraz lecimy oczywiście, żeby otworzyć nasze skrzyneczki. Słyszałem od moich wielu widzów, że skrzyneczki w tym evencie oddają oczywiście z Gold Passa, więc otworzymy na razie te takie, można powiedzieć, boksy, a później skrzyneczki. No i tutaj z tych boksów, moi drodzy, no nie będzie na pewno nic takiego tam wielkiego, tak? Bo to są, moi drodzy, boksy. A tak przy okazji, to się zastanawiam, ilu moich widzów kupiło Gold Passa. No bo wiecie, ja kupiłem, a wy, moi drodzy, czy kupujecie, czy nie, dajcie znać w komentarzu. Ponieważ obstawiam, że tak 20%, no nie, może nie, minimum 30. Tak uważam, nie? No bo Gold Pass jest całkiem fajny, mają fajne rękawiczki w tym Gold Passie i naprawdę to się może podobać, nie? To się może podobać, tak jak ostatnio sąsiad na odcinku powiedział i tak dalej, że najbardziej mu się podobają, najbardziej mu się podoba chyba Gold Pass i oczywiście, tak jakby, no wiecie, te modele, nie? No to już w ogóle, że mu się tak podoba. Dobra, lecimy, moi drodzy. Revenge Case. Zaczynamy pierwszą partyjkę. Revenge Case. Tutaj może polecieć jakaś kosa. Ty. Ty, nie wierzę. Dobra, może mamy jeszcze kolejną szansę. Nie wiem w sumie, widzowie, ale tutaj jest tych kosek. Ty. No zatrzymaj się. No nie wierzę. No co, jest jakiś spisek totalny chyba. No nie wierzę, widzowie. Dobra, do 3 razy sztuka, moi drodzy. Jak zwał, tak zwał. W sumie nie do 3 razy sztuka. Co to ma być w ogóle? Nie, no słuchajcie, otworzyłem 3 skrzynki i nic nie poleciało. Widzowie chyba mnie oszukali w tych, jak się nazywa, komentarzach, że tutaj niby ten pas oddaje. Nie, no słuchajcie, widzowie, drop był dobry,
ale z tych skrzynek jest mocny niedosyt. Dobra, ale Revenge nie może nas tak klepać po pośladach. Ostatnia skrzyneczka dla was, widzowie. Moi drodzy, trzymajcie po prostu kciuki, żeby po prostu dobre było zakończenie tego materiału. Więc no, mam nadzieję, że Axel Bold naprawdę nas tutaj, kurczę, lubi. No lubi, lubi, moi drodzy. Lecimy, mamy różowy skinek na sam koniec. Mogła być oczywiście kostka, ale ja wam, moi drodzy, za ten materiał już bardzo dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia i oczywiście subujcie, a także i lajkujcie kanał, ponieważ naprawdę będą za niedługo bardzo mocarne odcinki. Oczywiście w połowie listopada i pod koniec zobaczycie coś możliwe, że nowego. Ja bardzo dziękuję, trzymajcie się, no i hejka.